Ukraina w obronie terytorialnej będą mogły służyć osoby po 60 roku życia w obronie terytorialnej Ukrainy będą mogły także służyć osoby powyżej 60 roku życia W ukraińskiej obronie terytorialnej będą mogły służyć również osoby powyżej 60 roku życia które są w stanie fizycznie i moralnie przeciwstawiać się wrogowi i pokonać go ogłosił minister obrony Ukrainy Oleksii Reznikov w opublikowanym na Facebooku komunikacie minister obrony Ukrainy zaznaczył, że decyzja została podjęta w porozumieniu z dowódcą ukraińskiej obrony terytorialnej, generał Jurijem Hałszkinem. Dodał, że w samym Kijowie żołnierzom obrony terytorialnej rozdano już ponad 18 tysięcy sztuk broni automatycznej, a kolejne jej sztuki są cały czas wydawane. Ukraina Powszechna mobilizacja w czwartek późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Zgodnie z dekretem opublikowanym na stronie internetowej prezydenta Ukrainy obowiązkowi mobilizacji podlegają poborowi i rezerwiści ze wszystkich regionów Ukrainy. Sztab Generalny ma ustalić ich liczbę oraz kolejność wezwania do służby. Również w czwartek ukraińska Straż Graniczna poinformowała na swoim facebooku, że w związku z wprowadzeniem stanu wojennego ukraińscy mężczyźni w wieku 18-60 lat są objęci zakazem opuszczania kraju. Ukraińcy w Polsce otrzymują wezwania do wojska. Z informacji interim.pl wynika, że mężczyźni, obywatele Ukrainy w wieku 18-60 lat którzy pracują w Polsce, otrzymują wezwanie do ukraińskiego wojska w związku z toczącą się wojną. Sygnały na ten temat docierają również do Agencji Pracy Tymczasowej, które pośredniczą w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy i Europy Wschodniej w Polsce.